Witamy w 17. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Aleksandra Łuczak, trenerka i asystentka wolontariuszy właśnie w tym projekcie. Olu, już od dawna jesteś związana z Centerkiem w różnych formach, formułach i możliwych rolach. Jak trafiłaś do tego projektu? Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat. Tak, to może ja opowiem krótko, jak w ogóle się znalazłam w Centerku. Do Centerka trafiłam w sumie przypadkiem na szkolenie do Madzi Korczyk-Waszak. A tak ta Madzia mi się tutaj przypomniała, bo dzisiaj właśnie nagrywamy w Opusie. Tak. W Centrum Opus właśnie się znajdujemy. Tak, szkolenie Magdy to było coś, co bardzo przykuło moją uwagę. Jakby poruszałam się w wielu organizacjach przez wiele lat, ale jakby to Madzi szkolenie, no to była taka wisienka na torcie, bym powiedziała. I to był taki punkt zapalny, że tak naprawdę no zaczęłam z Centerkiem swoją przygodę. Jak to w latach szło? Koordynowałam wolontariat, zaczęłam od koordynacji wolontariuszy z zaburzeniami wzroku i słuchu na początku. No i później to też w różnych formach ta koordynacja się tam toczyła. Tak? Było pośrednictwo, była animacja, były szkolenia, a teraz, jak Mariusz mówi właśnie, jako asystentka w zastępstwie w Zamadzie. Tak, a głównie jako trenerka, ponieważ no, od Madzi się zaczęło, teraz sama już jakby realizujesz działania po latach. Tak. Myślę, że ta wiedza, którą zdobyłaś właśnie fajnie wpływa na to, że jesteś świetnym trenerem, co nasi odbiorcy sobie bardzo chwalą, jak również uczestnicy niniejszego projektu. No właśnie, czy takie przygotowanie szkoleniowe, warsztatowe jest istotne w kontekście właśnie współpracy z naszymi beneficjentami? Myślę, że na pewno. Myślę, że szkolenia i takie warsztaty, takie przygotowanie no, są na pewno bardzo potrzebne. Mhm. Natomiast no, ja na szkoleniach staram się stwarzać taką przestrzeń, bym powiedziała, bardziej zabawy, integracji, żeby ci ludzie się poznali, niż jakiejś takiej twardej wiedzy. Mhm. Oczywiście tam jakieś podstawowe informacje na temat wolontariatu i tak dalej muszą się na takim podstawowym szkoleniu znaleźć, prawda? Ale ja zawsze stwarzam taką atmosferę takiego fanu i taką przestrzeń, żeby wolontariusze się też wymienili, nie? Tym, co swoim doświadczeniem, może jakimiś też lękami w przypadku tutaj naszego projektu, bo też miałam okazję dla uczestników właśnie prowadzić na samym początku właśnie szkolenie takie, nawet trzy szkolenia i właśnie to, co się działo tak naprawdę podczas przerw, jakby tak trochę mimochodem, w trakcie tego szkolenia, to było to najważniejsze. Nie konkretnie to, co ja mówiłam i jakby te rzeczy, które dla nich przygotowałam, ale to, co się zadziało jakby dookoła. Bo byli też wolontariusze, którzy już gdzieś tam wcześniej sobie działali i też mogli trochę zainspirować no, tych świeżaków. O tym, co się dzieje jeszcze pomiędzy tymi szkoleniami, to tutaj jeszcze zaparkuję i o tym porozmawiamy. Natomiast jakie treści się pojawiają się na takim szkoleniu? Bo jakby rozumiem edukacja przez zabawę, no ale też jakieś treści trzeba tam przemyślić i no, naszych wolontariuszy odpowiednio przygotować, a do tego jakaś merytoryka być musi. Tak, jeśli chodzi o takie podstawowe szkolenie, no to takie podstawy podstaw, tak? Czyli wolontariat w prawie, czym jest w ogóle wolontariat? Myślę, że to jest no, jedno z najważniejszych rzeczy, które trzeba poruszyć na takim szkoleniu, bo ludzie, którzy przychodzą, nie wiedzą nawet, czym jest ten wolontariat tak naprawdę i co będą robić. No wiadomo, o motywacji trochę, o komunikacji z koordynatorem wolontariatu, tak? Takie aspekty właśnie, powiedziała formalno-prawne, trochę ubezpieczeń, to na tym podstawowym, no i różne też rozwijające szkolenia też, które tutaj dla uczestników mieliśmy. No to na takich szkoleniach, no to już bardziej tam jakaś wiedza pogłębiona. Tak, pogłębiamy jeszcze na jakieś, tutaj wychodzą pewnie jakieś różne aspekty ich życiorysu, no jak reagują właśnie nasi uczestnicy? Jakby wchodzą w te klimaty, czy raczej gdzieś się wycofują i ten wolontariat zaczyna ich trochę przerastać? To zależy, myślę, od wolontariusza indywidualnie. Tak? Są wolontariusze bardziej śmiali, są bardziej wycofani. Myślę, że to jak wszędzie tutaj, tak samo w tym projekcie, jak myślę, że to u każdego wolontariusza po prostu. No ale na wolontariat chodzą, także chyba jakby to te spotkania spełniły swoje role. No właśnie, od jakiegoś czasu zastępujesz Madzie,
która jest na zwolnieniu. I jak czujesz się w tej roli asystenta? No myślę, że to jest dosyć wymagające zadanie. Bym tak to określiła. Znaczy ja mam o tyle ułatwione zadanie, że tak naprawdę już w sumie trochę przyszłam na gotowe, bo to jest no już zakończenie projektu praktycznie i to, co Magda wypracowała, to ja już tutaj za bardzo nie mam co robić. Te relacje, wzmacnianie teraz jest tego, co udało się zrealizować przez poprzedni rok takiej solidnej, systematycznej, regularnej pracy z uczestnikami. Dokładnie. To, co Madzia wypracowała tutaj z uczestnikami, no to naprawdę jest super, tak? Te relacje, które zbudowała, wolontariusze dopytują o Magdę, więc to jest taki super znak, że... Pozdrawiamy Magdę. Uczestnicy pytają się właśnie też tutaj na debacie, będąc w Opusie, spotkaliśmy kilkoro z nich i też pozdrawiają, więc z tego miejsca przy okazji Madzia, czekamy na ciebie. Dokładnie, więc to jest no, taki dobry znak, nie? Myślę. Potrzebne jest takie wsparcie dodatkowe czy niepotrzebne? Absolutnie potrzebne uważam. W ogóle wsparcie wolontariuszy ogólnie jest potrzebne, natomiast no, wsparcie osób w kryzysie jakimś psychicznym, no, to zdecydowanie myślę, że to jest niezbędne tutaj. No i też to wsparcie psychologa. To myślę, że też tutaj jakby i niezbędne i dla koordynatorów, i dla nas asystentów, no i dla wolontariuszy. Przynajmniej na pierwszym etapie po prostu wdrażania tego wolontariatu w takiej specyfice, jakim jest praca z osobami chorującymi psychicznie. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, najczęściej związane z lękiem, stresem, niepokojem, tak. No trzeba tutaj wesprzeć tych uczestników, ale też koordynatorów, żeby wiedzieli, jak sobie radzić w takiej współpracy. A gdzie najchętniej chodzą wolontariusze? Do jakich placówek? No to myślę, że tutaj Kotylion wygrywa jednak. W tej edycji? Tak, w tej edycji, jeśli mówimy o tym projekcie, to myślę, że Kotylion, tutaj ta felinoterapia i zabawy z kotami, to jednak myślę, że jest takie top. No i Fundacja Zielone Wzgórze oczywiście, też z tego miejsca Ani Guzek pozdrawiamy serdecznie. Tak. Ta też gościła w webinarium i opowiadała ze swojej strony, jak to wszystko wygląda. Tak. Kotylion też. Fantastyczne koordynatorki właśnie zarówno w Kotylionie, jak w Zielonym Wzgórzu. No tylko, że ta placówka jest trochę już oddalona, nie? To jest miejsce... No ale wymaga pewnej mobilizacji i motywacji, żeby tam pojechać. I fajnie, że po prostu ludzie jednak się decydują. Tak, i to jest też taki dodatkowy właśnie aspekt, że jednak no to jest taka większa wyprawa, myślę, dla tych wolontariuszy, nie? Bo to jest na obrzeżach Lasu Łagiewnickiego, więc tam dojazd jest utrudniony. To jest no, takie przeżycie, myślę, dla nich. Sam ten dojazd i samo to wydarzenie, że oni tam pojadą. Nie? No właśnie, tutaj mówiliśmy o wolontariuszach. Trochę zaczęliśmy mówić o tych placówkach, że właśnie potrzebne jest, rekomendowane jest takie wsparcie psychologa, asystenta, no, te szkolenia. Czy jeszcze jakieś rekomendowałabyś albo zalecałabyś jakieś takie wsparcie albo coś, czego koordynatorzy mogliby potrzebować albo mogliby skorzystać? W naszym projekcie tutaj? Tak, z osobami właśnie w kontekście współpracy właśnie z osobami z różnymi problemami, kryzysami. Myślę, że chyba nie. Poza tym, co tutaj jest, no myślę, że wsparcie psychologa no, to jest takie kluczowe tutaj, tak? Żeby ewentualne jakieś problemy weryfikować na bieżąco. Właśnie w placówkach. No myślę, że... Na przyszłość, tak. No. Super. Także to jest kompendium wiedzy, myślę, z jednej strony i z drugiej. Fajnie, że też tutaj mogłaś się podzielić swoimi doświadczeniami, bo byli już wolontariusze, byli już opiekunowie, byli koordynatorzy, teraz też jakby trenersko trochę z tego punktu jakby wiedzowego. Wszystko tutaj jest ważne, nie? Taka kompleksowość i jeżeli myślimy o wolontariacie długoterminowym i też takim wspieranym. Jakie ty masz plany jako koordynator, animator, pracownik jakby w wolontariacie, czy w dalszej ścieżce takiej rozwoju swojej kariery? Tak, to może te plany to zostawię dla siebie, ale mam takie marzenie, żeby się dzisiejsza akcja udała. Dzisiejsza animacja, dzisiejszy Dzień Dziecka, który organizujemy też wspólnie z Fundacją We Create Helping, żeby dzisiaj dzieciaki miały radochę, bo dosłownie za godzinę zaczynamy nasz event, także... Chyba to myślę. Także trzymam kciuki za akcję, jak również za twoje plany, które masz w głowie i w sercu. Dziękuję za tą rozmowę i spotkanie. Gościem dzisiejszego webinarium była Aleksandra Łuczak, trenerka, asystentka wolontariuszy w projekcie aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat w Centrum Wolontariatu Centerko, ale również animatorka wielu działań. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście subskrybujcie nasz kanał, pamiętajcie o łapce w górze, udostępnianiu, bo to jest bardzo ważne, żeby
wiedza się niosła, a także wsparciu na Patronite. To wszystko oczywiście w opisie. Hej! Pa!